Siema internet, z tej strony Szaman, z ekipy To Jak Otnę. Po drugiej stronie kamery Bart, siemasz Bart. Siemaneczko. Zapraszam was na wyprawę po żyte Styx. Spytacie, Szaman, po co nam opowiadasz o jakiejś rzece Styx? Ano, skoro mamy opowiadać o piekle i chcecie się do tego piekła dostać, albo raczej nie chcecie się tam dostać, ale gdybyście chcieli się dostać do piekła, to wypadałoby wiedzieć, jak się do niego dostać. Rzeka Styx jest najlepszą drogą do piekła, albo raczej najgorszą, ale najpewniejszą, bo zawsze tam jest, a nie jak to bywa z portalami, czasami jest, a czasami nie ma. Mamy więc rzekę Styx, zwaną rzeką krwi, chociaż wcale nie płynie w niej krew. Przepływa przez prawie wszystkie poziomy 7 dolnych sfer, dlatego można nią się prawie wszędzie dostać. Ale nie chcielibyście się na niej znaleźć. Ale ja chcę. Dlatego, hej kto, szlachta za szamanem, zbieram załogę szaleńców i wariatów takich jak ja, gotowych wreszcie podnieść ryzyko spotkania z moją byłą i wypływamy. Jutro, więc jak nie masz planów na weekend i masz nierówno pod kopułą, dawaj, robimy wycieczkę rzeką Styx. Rzeka swój bieg rozpoczyna w Pandesmos, najwyższym poziomie sfery Pandemonium. Tam też rozpoczyna się kilka jej dopływów i tam jej wody są najmniej trujące, ponieważ nie zostały jeszcze skażone złem sfer niższych. Może inaczej, wypicie wody i tak będzie miało straszny efekt, ale jej delikatne dotknięcie lub wodna mgiełka niesiona tutaj wiatrem chaosu nie będzie zabójcza. Tutaj też jej wody są o wiele płytsze niż w kolejnych regionach, przez które przepływa. W każdym razie płynie stąd dalej ku kolejnym poziomom Pandemonium. Styx, meandrując pomiędzy sferami, płynie rozpadliną zwaną krwawą rozpadliną, pełno tu kamienistych krajobrazów i zniszczonych pustkowi, przypominających nieurodzaje zniszczenia i rozpaczy, o których słyszeliście w filmie o Kastasach. Można dostać tu popysku od jugolotów, co nie jest przyjemne. Dalej robi się coraz ciekawiej. Z Pandemonium rzeka płynie do Otchłani, gdzie krąży wokół pierwszego jej poziomu, czyli równiny nieskończonych portali, lub po prostu Pazunii. Jej główny nurt płynie dalej, omijając niektóre z poziomów Otchłani, choć odnogi docierają w różne jej miejsca. Wszystko to tworzy labirynt, w którym ciężko się połapać komuś, kto nie jest doświadczonym nawigatorem tych rzek, a tacy prawie nie istnieją. Bo ciężko tu przeżyć. Ciężko jest o dobrą mapę rzeki, bo jej bieg ciągle się zmienia. Ale nie martwcie się. Co prawda dobrych nawigatorów jest tu niewielu, ale znam świetne miejsce, gdzie można jakiegoś znaleźć. O ile nie boicie się czartów albo dusz śmiertelników, które nie znalazły ukojenia, lecz pracują przewożąc głupców po rzece Styx. Najczęściej jednak nawigatorami są neutralne złe jugoloty. Jak wiecie, są one neutralne w wojnie krwi, dlatego z żadnej ze stron nie ma szczególnego powodu, żeby ich zabijać czy napadać łodzie przez nich pilotowane. Nie wierzcie jednak w to tak do końca, bo nie wiadomo, co w danej chwili strzeli demonom, diabłom czy czemukolwiek, co postanowi nas zaczepić. Najważniejsze, nie pić wody rzeki, choćbyście umierali z pragnienia i nie wychylać się za burtę. Zaczniemy w miarę bezpiecznej dla śmiertelników przystani znajdującej się właśnie w Pazunii, w mieście Złamany Nurt, gdzie można spotkać najemników chcących wziąć udział w wojnie krwi, kupców czy śmiertelników, którzy z jakiegoś powodu ruszają przeczesywać otchłań, pojebani jak my. W każdym razie tam śmiertelnicy przeważnie rozpoczynają swoją przygodę, jeśli chodzi o rzekę Styx, bo do Pandemonium nie jest tak łatwo dotrzeć. Jakby do otchłań było o wiele łatwiej. No ale my stąd popłyniemy rzeką dalej, bo nie ma co zostawać w jednym miejscu i być łatwym celem dla snajpera, czy demonów, czy czegokolwiek innego, co może chcieć nam urwać łeb przy samej dupie, kiedy my sobie wesoło będziemy płynąć. Rzeka rozwidać się będzie na wiele mniejszych, tworząc mnóstwo wysepek na krwawych płciznach. Uważajcie, nie pijcie jej, potem wam powiem dlaczego. Ten region jest w ogóle przewalony, bo tak jak w Otchłani panuje wolna amerykanka i nie ma zasad, tak krwawe płcizny mają bałagan jak w burdelu podczas pożaru. Wszystko przez to, że nie mają swojego władcy, odkąd królowa chaosu pogoniła stamtąd ich twórcę obok z oba. Spytacie, szaman, dlaczego królowa chaosu pogoniła obok z oba? Ponieważ w Otchłani panuje wolna amerykanka, co już wspomniałem. A o królowej chaosu już wam opowiadałem, gdy mówiłem o wojnie krwi. Nie ma tu reguł ani zasad, zabić może was wszystko. Także wiecie, dżungla czult, level hard.
Zagrożenie czai się pod każdym kamieniem i za każdym załomem. Mówi się, że jest 6 milionów rodzajów śmierci i każdą można spotkać w otchłani. Jeśli do tej pory nie wystraszyły Was niebezpieczeństwa, nie przeraziły widoki demonów czy starć pomiędzy diabłami i demonami, które regularnie odbywają się na terenie Pazuni, to lecimy dalej. To znaczy płyniemy dalej. Opuścimy kwasowe, krwiste, czerwone wody krwawych płcizn i skierujemy się przez kolejne poziomy otchłani, aż jeśli będziemy mieli ogromne szczęście i dotrzemy do Thanatos, 113 poziomu otchłani, albo pecha, bo nikt o zdrowych zmysłach nie chce tu dotrzeć, tutaj rzeka opływa ogromny kopiec, na szczycie którego postawiono Naratyr, pałac samego Orkusa. No i jak już płyniemy w sąsiedztwie Orkusa, to wiecie dobrze, że żartów nie ma, bo wspominałem o nim w filmie o Ilmaterze. Jest źle, będzie jeszcze gorzej, ponieważ jeśli jakimś cudem przeżyjemy do tej pory, to po pewnym czasie dopłyniemy do 222 poziomu otchłani, Shedaklach. A tutaj można dostać popisku z obu stron rzeki, ponieważ Shedaklachem władają dwa nienawidzące się demony. Zugmoj, demonia królowa grzybów i Juyblex, demoni książę śluzów. Nienawidzą się oboje i najeżdżają swoje ziemie, tocząc nieustanne wojny, zaś większość starć przewala się właśnie przez rzekę, więc nie udawaj zdziwionego, jeśli coś ci tu urwie łeb przy samej dupie. Ostrzegałem. No bo pytanie, lepiej stać się ofiarą grzyba, który wedrze się do waszego mózgu, czy stać się śluzem? Ja oczywiście mówię o najważniejszych przystankach Styksu. Po drodze jest 10 milionów miejsc, w których nie chcielibyście się znaleźć i 200 milionów miejsc, w których będziemy mogli zginąć. Ale co tam się martwić, nie? Potem trafimy do 247 poziomu otchłani. Durao. Podobnie jak krwawe płcizny, nie ma żadnego władcy. Spytacie, szaman, dlaczego taki ten poziom, tak jak krwawe płcizny, nie ma żadnego władcy? Nie wiem, nie mam, ale mam pewne przypuszczenia. Wydaje mi się, że to przez to, że jest to punkt zbiorczy wojsk otchłani przed wyruszeniem do boju przeciwko diabłom. Ilość przewalających się tutaj hord demonów sprawiła, że żaden władca się tu nie potrafi utrzymać. Jeśli będziemy mieli trochę szczęścia, to nie natrafimy na żadne zgrupowanie wojsk otchłannych, które będą mogły rozciągnąć nasze flaki po całym Durao. Stop, wrócimy na chwilę do Pazuni, czyli pierwszego poziomu otchłani. Bo stąd jedna z odnóg rzeki płynie do Shendilavri. Shendilavri jest jedynym miejscem w otchłani, w którym chcielibyście się znaleźć. Włada tutaj Malkanthet, królowa sukubów. Nim została władczynią tego regionu, przypominał on ogromne pole z żywego ciała. Malkanthet zmieniła go w przepiękne, pokryte świeżą trawą równiny i wzgórza leżące u brzegu oceanu, nad którym nieustannie wschodzi słońce. Wśród wspaniałych białych budowli pokrywających wzgórze położony jest pałac Malkanthet, znajdujący się w mieście Rivenheart, albo Rozdarte Serce, jak to woli, chociaż Rivenheart brzmi lepiej. Jest on również siedzibą Gwardii Królowej, zwanej Lśniącymi Siostrami. Stanowi ją 13 niezwykle pięknych Lilitu, czyli sukubów bardów broniących Malkanthet przed uzurpatorami, którzy mogliby chcieć zawładnąć jej krainą. Podobno można tutaj zaspokoić wszelkie przyjemności i żądze. Także wiecie, ja już na starcie wiem, gdzie chciałbym się dostać i po co ryzykuję. To płyniemy tutaj i hulaj dusza, piekła nie ma, bo zostajemy w otchłani. Nie wiem tylko, jakim kurwa kosztem. Z Pazuni, poza tym możemy również ogromnym wodospadem dostać się do 597 poziomu otchłani Gorantis, znanej jako prawdziwy raj. Dziwne te dwa ostatnie regiony otchłani, nie? Takie nieotchłanne. W każdym razie faceci chętnie trafią do Shendilavri, kobiety zaś do Gorantis. Włada tutaj Sokondl Benot, demoni lord perwersji, którego zwą przekonywaczem, bo przekonuje do grzechu, patronuje wszelkim tabu seksualnym i kaziroctwu, więc pełna Alabama. Włada on ze swego pałacu drżącego ciała, z którego ma pełny widok na ogrody Saturnalii i na białe brzegi rzeki Styx. Region ten jest również piękny jak Shendilavri, ale bardziej nakierowany na żądze niż piękno. Wokół zaś pełno mosiężnych minaretów, w których siedziby swe mają demoni władcy specjalizujący się w hedonizmie, kuszeniu, dewiacji i fałszywym pięknie. No ale my jednak za cel sobie obieramy dalszą wycieczkę przez rzekę. Więc te dwie odnogi nas nie interesują póki co, ale ja w Shendilavri mam zamiar na starość zamieszkać. Jeśli to miejsce jest tak piękne jak mówią, to moja była nie ma tam wstępu. Jeśli chodzi o otchłań, to rzeka nie sięga niżej niż Durao, dlatego jeśli bogowie się do tej pory do nas będą uśmiechać i do tej pory nasze skóry nie zostaną naciągnięte na bęben jakiegoś demoniego bębniarza, popłyniemy dalej, do Karserii, innej sfery.
tartariańskie głębie Karserii, Karserii albo Tartarian, to sfera umiejscowiona między Otchłaniem a Hadesem, reprezentują je stwory charakteru między chaotycznym złym, a neutralnym złym. Jak ktoś będzie chciał tu wysiąść, bo ma dość tej podróży i uzna, że wejście z nami na statek to najgorszy pomysł jego życia, to odradzam to miejsce, ale co ja tam się znam, nie? 6 poziomów Karserii, każdy ma ponad 160 km i każdy zawiera niezliczoną ilość światów w kształcie kul rozciągniętych w powietrzu niczym sznur pereł. Nie świeci tutaj słońce, lecz każdy z tych światów daje ciepło i świeci czerwonawym, nieprzyjemnym blaskiem. My na szczęście nie będziemy musieli zagłębiać się w niższe poziomy Karserii, lecz przepłyniemy zaledwie przez otrys zwany Domem Tytanów. Styx przepływa przez niego licznymi kanałami, zaś jej magia wsiąka w grunt, skażając cały region. Karserii zwie się również sferą więzienną, ponieważ to tutaj trafiają największe bydlaki multiversum, gdzie ponoszą swoją karę. W przeciwieństwie do innych miejsc, monoloty pobierają mniejszą stawkę, żeby kogoś tutaj przetransportować, choć za wywiezienie kogoś ze sfery więziennej pobierają opłatę 5000 sztuk złota od łba. Niełatwo jest opuścić więzienie. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ani tanio. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze wolny rynek, wiedzą ile ludzie są gotowi zapłacić za wydostanie się z Karserii. Po drugie ryzykują narażenia się siłą władającym multiversum, którym może się nie podobać, że pomagają się wydostać skazanemu na samo Karserii. A jeśli skazali cię na Karserii, to znaczy, że bydlak z ciebie pierwsza klasa. Lubisz chodzić na golasa. Po kolana masz banana. Wynajęcie meronolota na którymkolwiek odcinku Styksu kosztuje 100 sztuk złota i nie ma mowy nawet o braniu jakiegokolwiek ładunku. To tylko łodzie pasażerskie, nie transportowe. No dobra, ale spytacie. Szaman, po co chcesz płynąć do Karserii? Ha! Mój kolega tam musi ten... No właśnie. Musimy zrzucić się, bo potrzeba 5000 sztuk złota, słuchajcie. W każdym razie wrócimy do tematu, bo nie ruszyliśmy tu na piknik do Karserii. Popłyniemy sobie dalej. A co nas czeka? Sfera Hadesu. Hades, a raczej pierwszy poziom Hadesu, Oinos. Nie bez powodu Oinos nazywają bitewną równiną. Spytacie, szaman, dlaczego Oinos nazywają bitewną równiną? Ha! Spieszę wam tłumaczyć, skoro jesteście tak żądni wiedzy. To tutaj mają miejsce główne starcia wojny krwi. Hades jest mniej więcej w połowie drogi między Otchłanią i Piekłem. I to tutaj trafiają na siebie wojska płynące przeciwko sobie przez Styx. Mamy więc tu do czynienia z największym w multiversum zgrupowaniem wojsk toczących między sobą trwający eony konflikt. Łatwo więc o wpierdol. Nie ma tu żadnej roślinności, gdyż wszystko co tu żyje jest regularnie tratowane przez nacierające na siebie armię czartów z obu stron. Będziemy musieli jakoś przemknąć, licząc po cichu na to, że nie natrafimy na nacierające przeciwko sobie wojska, które mogą chcieć się nas pozbyć, uznając, że możemy być jakąś dywersyjną grupą. Tanarni, czyli demony z kaprysu, ponieważ są chaotyczne, złe i mogą uznać, że jesteśmy szpiegami, którzy płyną do diabłów, czyli Batezu, z wykradzionymi informacjami. Zaś Batezu mogą uznać, że płyniemy po informacji dla Tanarni. W obu przypadkach mamy przewalone. A właśnie, zapomniałem wam wspomnieć, że w dowolnej chwili podczas podróży tą trasą armie Tanarii mogą wpaść nam na plecy, my zaś możemy wpłynąć na postępujące ku nam armię Batezu. Żebyście nie mówili, że nie ostrzegałem. No, ale liczmy, że jednak będziemy mieć troszeczkę szczęścia. A zapomniałbym, w Oinosie nie schodzimy z łodzi, bo powietrze nad ziemią jest bardziej trujące niż nad wodą. Każdy, kto drepta sobie po lądzie, ma 10% szans na dzień, aby zachorować na chorobę zwaną zmizerniałą chorobą. Spytacie, szaman, co robi zmizerniała choroba? Wyniszcza od środka każdego dnia, zabierając 1 punkt siły, kondycji, zręczności i charyzmy, aż osiągną 0, czyli doprowadzą do śmierci chorego. Albo zostanie na niego rzucony jakiś czar leczenia może. Mamy z nami dobrego healera? Nie? Mówi się, że choroba ta istnieje z powodu nieustannej śmierci podczas wojny krwi. Zło łączy się z gnijącymi ciałami, a ciała czartów gniją bardzo powoli. Stąd też śmierć wisi w powietrzu, nieustannie. A wraz z nią, jeśli wierzyć słowom nielicznych, którzy tu przebywają z własnej woli, jęki konających słyszane są tu nawet podczas, gdy nie toczy się żadna bitwa. Ostatecznie wszystko staje się popiołem pokrywającym tutejsze równiny i wzgórza. Mimo wszystko ruch na rzece jest tu dość spory. Wszystko spowodowane jest faktem, że Styx płynie tutaj najwolniej, choć są niebezpieczne miejsca. Ułatwia to załadunek i rozładunek. Skoro już zapoznaliście się z filmem o wojnie krwi, zapoznajcie się również z tym o balu.
ponieważ płyniemy do jego domu, Gehenny. Gehenna jest również domem wielu innych złych sił, z którymi nie chcemy mieć do czynienia i zrobimy wszystko, aby na nie nie natrafić. To w Gehennie znajduje się pełzające miasto jugolotów. Rzeka Styx przepływa przez pierwszy poziom Gehenny, Kalas. To tutaj mieszka Bal i na przykład Gaknulak, pomniejszy koboldzi półbóg pułapek. Mówi się, że Kalas jest większy niż jakikolwiek świat pierwszej sfery materialnej. Nie ma tu też regularnego poziomu, do którego możemy się odnieść, ponieważ wszystko jest ustawione pod kątem 45 stopni do siebie. Pełno tu klifów i wodospadów, z czego największe właśnie znajdują się na rzece Styx. Tutaj będziemy prawdopodobnie musieli więc zejść na ląd i bronić się przez bargestami. Ci z Was, którzy czytali Wojnę Pajęczej Królowej, wiedzą, czym są bargesty. Impami, mefitami, demonami, diabłami, archeraj czy piroklastycznymi smokami. Wrócimy na łódź. Jeśli jakimś cudem przepłyniemy przez Gehennę, to następnym naszym przystankiem będzie piekło, a dokładnie pierwszy jego poziom, który nas teraz interesuje, władany przez arcydiablicę Zariel, Avernus, bo tamtędy przepływa rzeka Styx. Do rzeki spływa krew stoczących się tutaj tak często bitew wojen krwi. Skaża ona wodę jeszcze bardziej, także nawet lekka bryza niesiona wiatrem może nam zaszkodzić. Nie będzie nam tu przyjemnie. Kamienisty teren, śmierć unosząca się w powietrzu, pełno portali prowadzących do innych niższych sfer, wulkany, rzeki lawy, która zastygając przykrywa wszystko, gejzery gazu, który wybucha kulami ognia w losowych miejscach i nieustanny odgłos maszerujących wojsk Batyzu. Ci, którzy mają pecha, podróżując przez Morze Astralne, lądują tutaj i czeka ich szybka, acz okrutna śmierć. Rzeka rozdziela się tu na mniejsze części, to łącząc się z innymi poziomami piekła. Ale jej główny nurt poprowadzi nas, albo nasze szczątki, do Stygi. Piąty poziom 9 piekieł. To tutaj przydadzą nam się ciepłe płaszcze, czapy i rękawice z futra Yeti. A mówiłem Wam, że trzeba zaopatrzyć się w czapy i rękawice z futra Yeti? No to mówię, w Stygi jest nienaturalnie zimno. Jeśli będziemy mieli szczęście, czy też pecha, żeby dotrzeć aż tutaj, natrafimy na śnieg i lód pokrywający wszystko. Styg zamarza tu w niektórych miejscach, my zaś będziemy musieli omijać wielkie bryły lodu, które będą mogły nas zatopić. To tutaj znajduje się świat Seta i Sekolacha. O Secie mogliście posłuchać w pierwszym filmie o bogach węży. O Sekolachu opowiem Wam kiedy indziej, bo musimy płynąć dalej. Chociaż to dziwne, Sekolach jest wielkim rekinem. Te lubią ciepłe wody. Mimo tego on i jego dzieci, Sahuaginowie, grasują w Stygi. Sahuaginowie i wielkie rekiny są również ogromnym zagrożeniem dla tutejszych podróżnych, więc nie zdziwcie się, że będziemy potrzebować większej łodzi. A zagrożenia ciężko wypatrzeć, ponieważ woda jest tu ciemna i oleista. Ale nie tylko one są niebezpieczeństwem czyhającym na głupców mających czelność tutaj wpłynąć. Remorchazy, śnieżne wilki, abiszaje, lodowi giganci, krakeny, delugoni, erynie, mamuty, gelugony i atakujący z powietrza spinagoni powinny nas ukatrupić. Lodowce zamarzniętego morza, ponieważ tak nazywa się Stygia, są na tyle duże, że na niektórych z nich postawiono straszliwe miasta. Niebo nieustannie jest tu w zmierzchu, zaś co chwila słychać przewalający się przez całą sferę grzmot. Szefuje tutaj arcydiabeł Lewistus, któremu nie chcemy wchodzić w drogę. Może inaczej, nie chcemy na niego natrafić. Jest groźny, mimo że uwięziony w lodowcu przez samego Asmodeusza. Za zdradę. Co dalej? Nim popłyniemy dalej, poinformuję, że można tu niewielką odnogą odbić do 9 poziomu piekła wananego przez samego Asmodeusza. Nessusu. Ale nie chcemy tamtędy płynąć, ok? Nie będziemy. Ta niewielka odnoga jest tak pilnie strzeżona przez diabły, których całe legiony ma pod swoją komendą Asmodeusz, że nie ma nawet promila szans na dotarcie na miejsce. Podobnie wpływa ona do zapomnianego jeziora, skąd płynie z powrotem do Gehenny. My ze Stygi zaś popłyniemy do Acheronu, ostatni z niższych sfer, a dokładnie do pierwszego poziomu Acheronu, zwanego jako Avalas. To tutaj mieszka Bane, bóg tyranii, Gilgam, król bóg Sunteru, Grumsz, orczy bóg wojny i Maglubiet, przywódca panteonu koboldów. I nim opowiem Wam o Avalasie, opowiem Wam o samym Acheronie, a raczej z czego jest zbudowany. Cała sfera, w tym jej wszystkie poziomy, a są ich 4, zbudowana jest z ogromnych, unoszących się w powietrzu sześcianów zwanych kostkami. Grawitacja każdej z kostek znajduje się po jej środku, więc można swobodnie chodzić po każdej ze ścian kostki.
Kostki te unoszą się w powietrzu, huśtając się i zderzając ze sobą, czym powodują wibracje przechodzące przez wszystkie sfery. Ale dzieje się to w różnym czasie, gdyż każda płynie w powietrzu z różną prędkością. W każdym razie umożliwia to przemieszczanie się między nimi, jeśli mamy dość inteligencji i rozpracujemy schemat. W Avalasie zderzenia trwają mniej więcej raz na tydzień, więc idąc z buta trochę to trwa. Po kostkach płynie rzeka Styx, nieustannie zmieniając swój kurs. Spada wodospadami na kolejne kostki i przepływa po nich, czasem wpadając w szczeliny, ponieważ większe kostki rozpadają się co pewien czas na mniejsze. Styx pojawia się tutaj wypływając z krateru w jednej z kostek, po czym wpada do innego krateru w następnej i tak dalej. Jeśli tutaj jakimś cudem przeżyjemy, to dopłyniemy rzeką do ostatniego, czwartego poziomu Acheronu, Okantusu. Ogromny poziom wypełniony latającymi z wielką prędkością, ostrymi jak brzytwa kawałkami czarnego lodu. Niektóre z nich są tak ogromne, że tworzą własną grawitację, więc wiecie, z jakimi rozmiarami mamy tu do czynienia. Podobno kawałki pochodzą z nieskończenie dużego bloku czarnego lodu, znajdującego się na dnie tej sfery. Zderzają się ze sobą nieustannie, tworząc coraz to mniejsze kawałki, aż zamieniają się w lodowaty pył, tynący skórę niemiłosiernie. Tu będziemy musieli uważać w każdej sekundzie naszej podróży. Powietrze jest tu, podobnie jak w Stygii, przeraźliwie mroźne, więc znowu przydadzą nam się tu ciepłe ubrania. Jedynym miastem tutaj jest Zoronor, miasto cieni. Zamieszkują je niezwykle ksenofobiczne stwory, wydające się być zbudowanymi z metalu. Zwą się ostrzakami, gdyż wyglądają jak zlepek ostrzy. Ciche, posępne i okrutne. Miasto cieni to miejsce owiane głęboką tajemnicą. Z pozoru wydaje się opustoszałe, lecz jest złudne jak cień. Ale my tam się nie kierujemy i więcej nim nie zajmiemy. Jednak musicie wiedzieć, że ostrzaki są jedynymi istotnymi, zdolnymi tutaj z łatwością przetrwać istotami. W każdym razie, rzeka Styx spada na dół, podobno stając się czarną bryłą Okantusu. To tutaj trafiają wszystkie skradzione przez nią wspomnienia, niezależnie czy są to wspomnienia śmiertelnika, szalonego Tanarii, Batezu czy Dewy. Mówi się, że każdy, kto ma dość odwagi, albo raczej jest dość szalony, by zejść na sam dół tej sfery za pomocą czaru pukanie, może wydostać dowolne z zapomnianych wspomnień. No i właśnie, zapytacie, o co chodzi z tymi zapomnianymi wspomnieniami? Rzeka Styx jest trująca i jej picie przynosi wiele negatywnych efektów. Jednym z nich jest całkowita utrata wspomnień z ostatnich 8 godzin przed wypiciem lub nawet dotknięciem wody, jeśli uda się rzut obronny. Jeśli nie, całkowita amnezja i totalna utrata pamięci. Jedynie 4 typy czartów są odporne na to działanie. Amnizusy, hydroloty, marenoloty i wastrility. Podobno wody rzeki Styx potrafią nawet wyczyścić na 100 lat do tyłu strony Księgi Podniosłych Czynów. Gnoli bóg Goryllik regularnie pije z rzeki, by zapomnieć o porażce, którą odniósł z rąk innego gnolego boga, demoniego władcy Jenoku. Według plotek i legend sam początek Styksu ma miejsce w zimowej hali, domu Auril, gdzie powstaje ona stopniującego lodowca. Ilość niebezpieczeństw, na którą możemy tu napotkać, jest niezliczona. Ale do odważnych świat należy. Od jutra rozpoczynam nabór załogi na przepłynięcie od Pandenomium aż do Acheronu. Co ze mną? Hajs płatny z góry. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów i pisania w komentarzach, co chcielibyście, abyśmy opisywali w naszych filmach. Natomiast wspierajcie nas na Patronite, gdyż dzięki Waszej pomocy możemy docierać do Was filmami na jak najlepszej jakości, zaś wtedy Wy będziecie mieli dostęp do tych filmów o wiele wcześniej. Dzięki i do zobaczenia.